Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej pani poseł Małgorzaty Janowskiej. Tematem dzisiejszej konferencji będzie temat dosyć szeroki, o zasięgu ogólnopolskim, ale bardzo związany z naszym regionem, z zakładami, które funkcjonują na naszym terenie, czyli kopalni Bełchatów i elektrowni Bełchatów. Tematem jest generalnie działalność różnego rodzaju grup aktywistów, którzy w ostatnich latach, w ciągu ostatniego roku, dwóch lat bardzo mocno, intensywnie pracują nad tym, żeby dosyć uciążliwie tutaj wpływać na działalność naszych zakładów. Chodzi tu generalnie o grupę aktywistów z formacji Greenpeace i generalnie tego będzie dotyczyła konferencja, ale szczegóły przekaże pani poseł Małgorzata Janowska. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przekazać, bo w dniu dokładnie dzisiejszym została wysłana specustawa do premiera Mateusza Morawieckiego, ale również do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Specustawa dotyczy właśnie tego, co tutaj przed chwilą powiedział pan Karol Kostrzewa. Specustawa dotyczy właśnie tych działań, które ostatni czasy mieliśmy na terenie elektrowni Bełchatów, bo głównie faktycznie ten zespoły aktywistów z Greenpeace faktycznie działały na terenie elektrowni Bełchatów. Chodzi o to, że na chwilę obecną nie było specjalnej ustawy, nie było specjalnego punktu karnego dla osób, które zakłócały tak naprawdę funkcjonowanie naszych zakładów, czyli w tym przypadku elektrowni Bełchatów. Przykład mogę powiedzieć, że 27 listopada 2018 roku grupa aktywistów wtargnęła, postrzeżenia, ale podszywając się pod jedną, pod pracowników jednej ze spółek zależnych od elektrowni Bełchatów i kopalni oczywiście Bełchatów, wtargnęli na teren elektrowni Bełchatów, weszli na komin i się tam oczywiście zainstalowali. Przebyli tam oczywiście dwa dni, co spowodowało nie dość, że zakłócenia w funkcjonowaniu całej elektrowni, spowodowało zwolnienia z pracy pracowników, którzy nie zweryfikowali dość ostrożnie tych aktywistów i to spowodowało bardzo duże uciążliwość dla pracowników właśnie tej spółki. Niestety kara, jaką otrzymali, jest prześmiewcza, bo było to oczywiście zarzuty z artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenie miru domowego. Nie ukrywam, że wielu pracowników elektrowni kopalni wspominało ten problem i mówiło o tym problemie, że faktycznie istnieje, że to nie jest współmierna kara za to, co te osoby po prostu uczyniły. Niestety w naszym prawie nie ma jakiegokolwiek artykułu, który moglibyśmy się tutaj posunąć i faktycznie z niego korzystać. Niestety są różnego rodzaju akty terrorystyczne, które mogą również wykorzystać te nasze braki w prawie i ze swojej strony właśnie wnioskowałam tutaj do właśnie premiera, jak również ministra sprawiedliwości o to, żeby taki artykuł powstał i żeby faktycznie była kara współmierna nadużyciom, jakie te grupy wykonały. Ja pozwolę sobie przeczytać pismo, które właśnie skierowałam właśnie do tych dwóch panów. Szanowny panie Mateuszu Morawiecki, prezesie Rady Ministrów, szanowny panie Zbigniewie Ziobro, minister sprawiedliwości. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze, zwracam się do panów z prośbą o podjęcie niezbędnych kroków legislacyjnych mających na celu skuteczne zabezpieczenie bezpieczeństwa pracy obiektów infrastruktury krytycznej państwa. Brak jest w obecnym porządku prawnym przepisów umożliwiających karanie osób zakłócających ich funkcjonowanie, co może narazić nas na poważne ryzyko strat finansowych, a nawet zagrożenie zdrowia i życia obywateli. Przykładowo grupa aktywistów Greenpeace, która 27 listopada 2018 roku wtargnęła na teren elektrowni Bełchatów, wspięła się na chłodnię kominową i rozpoczęli dwudniowy protest przeciwko spalaniu paliw kopalnianych. Postawiono zarzuty z artykułu 193 kodeksu karnego, naruszenie miru domowego. Cała akcja zdezorganizowała pracę przedsiębiorstwa, a także naraziła na niebezpieczeństwo pracowników elektrowni i wszystkie osoby świadczące
prowadzące pracę na terenie elektrowni. Jednocześnie nie wydaje się proporcjonalne ściganie podobnych przestępstw w artykułu 115 Kodeksu Karnego, przestępstw o charakterze terrorystycznym. Obecna luka w przepisach Kodeksu Karnego może stanowić zachętę do prowadzenia podobnych metod wojny hybrydowej przeciwko Polsce z wykorzystaniem zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych zarządzających przez obcokrajowców lub wprost przeciw organizacji z innych państw. Na pracownikach bełchatowskich kopalni i elektrowni, a także pracujących w innych obiektach strategicznych ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Nasze przedsiębiorstwa pracują w reżimie pracy czterobrygadowej przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, dostarczając Polakom około 20% zużywanego prądu. W związku z powyższym proszę o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją Kodeksu Karnego polegającą na typizacji nowego rodzaju czynu zabronionego, stworzenia zagrożenia funkcjonowania obiektu lub systemu infrastruktury krytycznej państwa. Z poważaniem, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Janowska. Chciałabym pokazać oczywiście to pismo. To pismo dzisiaj trafiło, bardzo zależy nam na, dokładnie na specustawie i myślę, że tutaj wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom wszystkim pracownikom, nie tylko elektrowni i kopalni Bełchatów, ale również innych spółek Skarbu Państwa, które faktycznie ciężko muszą pracować na swoją renomę, ale również dla bezpieczeństwa naszego kraju.